No dzień dobry, długa przerwa, wiem, już wracam. Mieliśmy kryzys, chyba twórczo-emocjonalny, a przynajmniej ja miałam. Wiecie co, tak mnie naszło, żeby dzisiaj porozmawiać sobie o tym, dlaczego drugi raz nie wybudowalibyśmy domu? Dlaczego, wiedząc to, co wiemy dzisiaj, i po jakich przeżyciach jesteśmy, nie zdecydowalibyśmy się drugi raz na budowę? Czy kupilibyśmy jakieś większe mieszkanie? Czy kupilibyśmy jakiś, nie wiem, dom szeregowiec z jakimś mini ogródkiem? Czy stary dom do remontu? Czy, chociaż nie, stary dom do remontu to jest chyba jeszcze gorszy pomysł pod względem takim stresogennym i pożeraczo pieniężnym. Słowotwórstwo dzisiaj tutaj na bardzo wysokim poziomie. Ale to dlatego, że długo mnie nie było przed kamerą, więc stąd może takie dziwaczne słowa. W każdym razie, myślę, że jeżeli macie kogoś w otoczeniu, kto wybudował dom i zapytacie go, czy było warto, to powie, że tak, jasne, było warto, że uwielbia swój dom. Pewnie by zmienił to czy tamto, ale że generalnie bardzo kocha, lubi. Bardzo lubi przebywać w swoim domu i nie żałuje. Natomiast gdybyście się zapytali, czy zdecydowałby się na budowę drugi raz, to jestem pewna w 90%, że byłaby to odpowiedź nie. My taką dyskusję właśnie sobie poruszyliśmy z Oskarem wczoraj i ja zapytałam go, czy wybudowałby chatę drugi raz. No to powiedział, że jeżeli mielibyśmy kupę kasy, jeżeli nie musielibyśmy się przejmować pieniędzmi, to tak, jasne, to jest super przygoda i jak najbardziej chciałby wybudować nawet drugi dom. Natomiast, i ja pewnie też, natomiast wiadomo, jest jak jest, każdy gdzieś tam ma tą sytuację finansową lepszą, gorszą i każdy sobie może pozwolić na więcej, mniej. Ja też myślę, że wiele osób tak naprawdę nie wie, z czym wiąże się budowa. I my też nie wiedzieliśmy, bo tak naprawdę, jeżeli nie przeżyjecie tego wszystkiego, jeżeli nie dotrwacie do końca, my jeszcze nie dotrwaliśmy, niektórzy mogą powiedzieć, że my w ogóle to jesteśmy na początku drogi, nie? Jeszcze cała wykończeniówka przed nami, więc można powiedzieć, że to najgorsze, a na pewno najdroższe. Ale takie najgorsze etapy myślę, że mamy już za sobą. Teraz będziemy się tylko denerwować, ewentualnie, że nie wiem, płytki są nie tak położone, albo że mogliśmy wybrać inny odcień paneli. Ale tak naprawdę, technologicznie, nasz dom jest już skończony. Pozostają jeszcze tylko detale. Może pominę kwestię sufitów, bo sufity by się przydały w domu. Natomiast u nas tak naprawdę brakuje nam jeszcze, no wiadomo, zewnątrz, całego ogrodu, elewacji, natomiast ocieplenie już jest, wszystko takie co najważniejsze, instalacje już są. Ciepło już też jest, o czym jeszcze nie wiecie, ale o tym w następnym odcinku. Tak na upartego moglibyśmy się już tutaj wprowadzić. Fakt, nie mamy toalety, myślę, że to byłby największy problem, ale gdybyśmy zrobili łazienkę, to tak naprawdę moglibyśmy się wprowadzić, bo bez kuchni można żyć. Do czego dążę? Dążę do tego, żeby naprawdę być świadomym podejmowanych decyzji i być świadomym tego, na co się decydujemy. Wiem, że każda budowa jest inna i niektórzy budują wszystko etapami jakby gospodarczo, w trybie gospodarczym albo takim półgospodarczym, niektórzy totalnie w trybie zleconym. No my tak pół na pół. Każdą ekipę wybieraliśmy sami, nie budowała nam domu jedna ekipa i po prostu robiła wszystko. Każdy etap to był dla nas osobny rozdział, osobni ludzie, osobny gdzieś tam problem, no bo nie oszukujmy się, że na każdym etapie jakieś tam problemy zawsze wystąpią, więc dla nas ta budowa to było bardzo, bardzo, bardzo dużo energii, zresztą nadal jest, i bardzo dużo stresu. Bardzo dużo popełnionych błędów, o czym jest dużo filmów na naszym kanale. Bardzo dużo też trafnych wyborów, o czym też tutaj mówię. Natomiast jest też wiele rzeczy, które spowodowały po prostu to, że naprawdę musielibyśmy się bardzo, bardzo, bardzo długo zastanowić, żeby podjąć decyzję o tym, czy jeszcze raz budować dom.
Na chwilę obecną mówię nie. Jesteśmy jeszcze w trakcie budowy. Być może to też jest przez to, że u nas trwa to tak długo, bo w kwietniu miną 2 lata, odkąd zaczęliśmy budowę. Nie liczę już tego etapu, który trwał jeszcze wcześniej, załatwiania papierów, który trwał około rok czasu. A to też tak naprawdę można by było w to policzyć, ale wtedy jakby mieliśmy wolną głowę, gdzieś tam z tyłu głowy były te papiery, ale wiecie, nie było jeszcze takiego tego trybu szybkiego, nie było takiego czegoś, że się z czymś spieszymy, nie było trzeba rozliczać kredytu, tak? Więc u nas myślę, że najbardziej takim stresogennym elementem jest ten kredyt. No i finanse, będę szczera. To, że po prostu no na pewno nie wystarczy nam na wszystko kasy. Zresztą, jak mówiłam Wam w jednym z odcinków, kredyt nam się już skończył, a jak możecie zobaczyć, jesteśmy w czarnej dziurze z robotą i jeszcze kupa pracy i pieniędzy do włożenia przed nami. Ale nawet jeżeli u nas tym głównym czynnikiem nie byłby czynnik finansowy, no to jest tych czynników też bardzo dużo. Rozmawiałam też z osobami, które naprawdę są, myślę, że w lepszej sytuacji finansowej niż my i też mówiły, że nie wybudowaliby drugi raz domu. Więc no myślę, że nie tylko o finanse tutaj chodzi. Jest naprawdę bardzo dużo elementów i dużo składowych na to, że ta budowa może pójść nie tak, jakbyśmy sobie tego chcieli. I myślę, że nie ma ani jednej budowy, w której nie został popełniony ani jeden błąd, bo takie rzeczy zawsze się zdarzają. A jeżeli wydaje nam się, że nasza budowa jest idealna i nie został popełniony żaden błąd, to sorry, ale moim zdaniem widocznie za mało uwagi na nią poświęcaliście, za mało szczegółowi byliście w niektórych etapach, bo na przykład u nas niektórzy nie zauważają pewnych rzeczy, które my zauważyliśmy, ze względu na taką szczegółowość i ze względu na taką dociekliwość i po prostu ciekawość. Nie chcę powiedzieć znajomość tematu, bo żadni z nas spece, natomiast staraliśmy się gdzieś tam przed każdym etapem doinformować, jak co powinno wyglądać. Też ten kanał nam bardzo dużo pomagał, bo często pisaliście w komentarzach, co jest nie tak, albo co jest tak i co jest fajnie zrobione, za co Wam bardzo dziękuję. Myślę, że gdyby nie sytuacja z kredytami i sytuacja na rynku, jaką mieliśmy w trakcie naszej budowy, czyli cały czas materiały budowlane rosły, ceny materiałów budowlanych rosły, to nasza głowa byłaby troszeczkę spokojniejsza, nasz budżet wyglądałby zdecydowanie lepiej, bo być może byśmy się w nim zmieścili, a raczej na pewno byśmy się w nim zmieścili. My mieliśmy budżet założony do etapu pomalowania ścian, łazienek, zrobienia łazienek i wyłożenia podłóg. Nie braliśmy pod uwagę już żadnej zabudowy, ani takich już elementów, no można powiedzieć, dodatkowych. Tylko braliśmy pod uwagę taką podstawę. Niestety nie wyrobimy się w budżecie, o kilkadziesiąt ładnych tysięcy nam zabraknie, żeby się w nim zmieścić. A gdyby nie te podwyżki cen, no to myślę, że naprawdę by nam się to udało. Jedyną taką rzeczą, przy której nie chcę powiedzieć popłynęliśmy, bo to jest złe słowo, ale na którą zdecydowaliśmy się świadomie wydać więcej pieniędzy, na poczet tego, aby było nam w domu przyjemniej i lepiej, to jest rekuperacja, której początkowo nie planowaliśmy podczas planowania naszego budżetu, więc tutaj na pewno też bardzo wiele pieniędzy poszło na to, aby właśnie tą rekuperację założyć, natomiast było to w pełni świadome. Natomiast pewne rzeczy po prostu były te same, które były zaplanowane, a podrożały na przykład podwójnie. Więc tutaj to już nie był nasz świadomy wybór, tylko coś, na co nie mieliśmy tak naprawdę wpływu. Ten film nie ma na celu zniechęcenie kogokolwiek do tego, aby spełniać swoje marzenia, bo wiem, że własny kąt, własny dom to jest dla wielu osób ogromne marzenie i wiele osób do tego dąży i uważa to za cel życiowy. I super, naszym celem też to było i też to było dla nas bardzo, bardzo istotne. Natomiast z biegiem czasu zastanawiamy się, czy nie lepiej było poczekać z tą decyzją. Być może też wpływa na to nasz wiek, być może też wpływa na to to, że mamy aktualnie gdzie mieszkać, nie wynajmujemy mieszkania, a mieszkamy sami. Więc jakby tutaj też no mamy ten komfort, że nie chcemy się jak najszybciej wyprowadzić,
pomimo tego, że mieszkanie, w którym jesteśmy, jest małe, no i nie jest urządzone tak, jakbyśmy tego chcieli. Natomiast jest tam spokój, tak? Nie musimy się martwić, że jesteśmy u kogoś na garnuszku, tylko jesteśmy sami sobie. Więc jakby to też nas nie goni i po prostu zastanawiamy się, czy nie lepiej było poczekać z tą decyzją, nie wiem, 5 lat powiedzmy, aż będziemy no tacy na 100% zdecydowani, że temu chcemy poświęcić nasz czas, bo niestety budowa pochłania praktycznie 100% naszych myśli. Ciężko nam się oderwać i pojechać na jakieś wakacje, czy zrobić coś dla siebie, ponieważ zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mamy to, że trzeba oszczędzać, że jest budowa, że no jak to tak na tydzień teraz wyjechać, a co z budową. No i niestety takich sytuacji przez 2 lata było bardzo, bardzo wiele. My praktycznie nigdzie nie wyjeżdżamy, cały czas jesteśmy tutaj na miejscu, bo po prostu no wolimy zaoszczędzić i no władować tą kasę, którą zaoszczędzimy właśnie w budowę. A wiecie, młodym nie jest się zawsze, młodym się jest raczej krócej niż dłużej, więc warto też się zastanowić nad tym, czy nie lepiej z tego skorzystać, tak jak na młodość przystało, a później gdzieś tam myśleć o domu i o takich poważnych sprawach jak budowa. Wiecie, też dużo rzeczy może nam się pozmieniać. Ja już teraz widzę, że pewne kwestie bym zmieniła w naszym domu, pewne rzeczy zrobiłabym inaczej, a co dopiero powiedzmy za 5 lat. Więc to na pewno byłby totalnie inny projekt i totalnie inny dom, pomimo tego, że ten mi się bardzo, bardzo podoba i bardzo dobrze się tutaj czuję. Także ten film naprawdę nie ma na celu zniechęcić nikogo, tylko bardziej trzeźwo spojrzeć na to, że budowa chaty to jest naprawdę duży projekt i duże przedsięwzięcie, które trzeba rozbić na wiele etapów. Każdy etap trzeba bardzo dobrze przemyśleć, potrzeba dobrej księgowej, żeby zaplanowała dobrze budżet. I tak naprawdę warto na to spojrzeć tak troszeczkę z boku, odłożyć swoją ekscytację, odłożyć swoje emocje i odłożyć takie wyobrażenie o spełnieniu tego celu. Jasne, możemy to potraktować jako motywację, jako taką siłę napędową, ale podczas planowania i podczas decyzji radziłabym to odłożyć na bok i spojrzeć przez pryzmat zdrowego rozsądku, takich zdrowych argumentów za i przeciw, przeanalizowania, czy na pewno damy radę, czy finansowo jesteśmy się w stanie wyrobić, czy jesteśmy się w stanie wyrobić czasowo, czy jeżeli mamy taką sytuację, że nie wiem, jedna osoba w małżeństwie czy w parze pracuje za granicą, a druga jest na miejscu, to czy ta jedna osoba uciągnie tą budowę, czy będzie w stanie ją doglądać, tym bardziej jak na przykład, nie wiem, będzie miała w domu jeszcze do opieki dzieci, tak? To jest naprawdę bardzo duża rzecz i bardzo wiele czasu i energii pochłania, więc ja zachęcam do budowy, ale z takim podejściem zdroworozsądkowym. Obejrzyjcie sobie może nasz materiał, na czym warto zaoszczędzić podczas budowy, jeżeli tak jak my patrzycie bardzo na względy finansowe. Przemyślcie swój projekt naprawdę 10 razy i spójrzcie na niego pod kątem nie tylko tego, co Wam się podoba, ale też pod kątem tego, jak bardzo on będzie dla Was praktyczny. I jeżeli już zdecydujecie się na budowę tego domu, to na pewno bądźcie świadomi, że czeka Was ciężki czas, który oczywiście zakończy się na pewno happy endem i tym, że wszystko będzie super i że ostatecznie będziecie zadowoleni ze swojej decyzji, ale pamiętajcie o tym, że jest to długa i ciężka droga i naprawdę potrzebnych jest sporo wyrzeczeń i sporo wyrozumiałości, na przykład w związku dla drugiej osoby. Nie warto się obwiniać, albo ty to, albo ty tamto. Ty tak wybrałaś, a to ty ich zamówiłeś, a to ty z nimi rozmawiałaś, to ty z nimi ustalałeś. Naprawdę warto tutaj utworzyć podczas tej budowy zgrany team i zadbać też o tą relację, bo nasza budowa na przykład trwa 2 lata. Jednych budowa może trwać rok, innych może trwać 4 lata. I nie wyobrażam sobie, żeby w przeciągu 2 czy tam 4 lat, czy nawet tego roku nie dbać o tą swoją drugą połówkę, nie dbać o dzieci, które ma się w domu na rzecz budowy.
Więc tutaj niestety trzeba wszystko wypośrodkować, żeby mieć czas dla siebie, żeby się nie zajechać, dla swojej rodziny i żeby dbać o tą relację, żeby miał się kto do tego domu wprowadzić. Podobno mówią, że jeżeli małżeństwo przetrwa budowę, to już przetrwa wszystko, więc ja uważam, że coś w tym jest. No i też trzeba pogodzić to ze swoją pracą zawodową, co też nie jest łatwe. Więc jeżeli już zdecydujecie się na budowę, to ja Wam wszystkim życzę powodzenia. Naprawdę z całego serca ściskam tych, którzy się budują. Życzmy sobie w komentarzach powodzenia i życzmy sobie tego, żeby nasze budowy skończyły się jak najszybciej to możliwe, z takim skutkiem, jakbyśmy tego chcieli. Życzę Wam samych trafionych decyzji i takich przemyślanych, no i takich świadomych, nie podejmowanych pod wpływem chwili. I tak jak my ostatnimi czasy już zaczynamy, widzę, robić, że dobra, obojętnie, byle by było, nie? Bo już mamy tak dużo na tej głowie, że pewne etapy po prostu chcemy odsunąć. Byle by było, byle by było, byle by dalej. I ja się na tym łapię. Chciałabym bardzo to usunąć z naszego życia budowlanego. Chciałabym jednak się cieszyć jeszcze tą wykończeniówką i nie chciałabym, żeby to tak wyglądało. Chciałabym, żeby wszystkie nasze decyzje były przemyślane, żebyśmy mieli czas, chęć i przyjemność, żeby wybierać te rzeczy, na które tak naprawdę teraz będziemy na co dzień patrzeć. Choć wiem, że niektórzy powiedzą, że to już jest mało istotne. No najważniejsze rzeczy tak naprawdę mamy już za sobą. Tak naprawdę nie wiem, co ja Wam chciałam w tym filmie przekazać. Chyba to był taki wstęp do nowych filmów na kanale. Do tego, żeby Wam powiedzieć, że będzie się działo, a w zasadzie już się dzieje. No najważniejszą rzeczą jest to, że stoję tutaj w bluzie, a nie w kurtce, więc możecie się spodziewać filmów na ten temat. No i cóż, bardzo Was serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału. Dajcie znać, czy myślicie o budowie, czy jesteście już po, a może jesteście w trakcie i męczycie się tak jak my. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!